Przed wami szyderczy skrót filmu o amerykańskim licealiście, który za karę trafia do Tokio i musi jeździć najlepszymi furami. Go! Znowu mi się przyśnił. Vin Diesel wsiadł do mojego samochodu i powiedział: Łukasz, niedługo kończy ci się OCE, a ty nadal nie wszedłeś na Mubi.pl po najlepszą ofertę. Na co udawałem głupiego, pytając: to tam są najlepsze oferty na ubezpieczenie samochodu? Mordo, dzięki porównaniu kilkunastu ofert jednocześnie, na starcie zaoszczędzisz kilka stówek. A do tego masz jeszcze kod w opisie tego filmu na dodatkowe 150 zł rabatu, więc sam to sobie policz. No i po wejściu na Mubi.pl okazało się, że rzeczywiście zaoszczędziłem 1000 zł na ubezpieczeniu, więc skorzystajcie z kodu w opisie i zróbcie to samo, bo Vin Diesel was znajdzie i zaczepi. A teraz założymy łapaki. No, God, please, no! Gdzieś po 60. Sean po macaniu w bramce z człowiekiem kaczką zalicza lekcje fizyki kwantowej i mechaniki śrubowej, patrząc bezczynnie, jak przemalowują grubego na srebro. To stąd wziął się ten motyw w Mad Maxie? A gdy flirtuje z Blondie o zjawiskowych szynach i jej fagas zaczyna się rzucać, 40-letni licealista gasi go słownie jak peta, na co Blonda zrobi dziury w jego amerykańskim mięśniu. Bo po co ma tłumaczyć każdemu z osobna, jak może pokazać wszystkim, że ma małego kucia. A gdy zbiera się na chryje, niuńka sugeruje jedyne sensowne rozwiązanie tego konfliktu, czyli ściganie się o jej waginę, materiał na żonę i wycieraczkę. Więc cały ogólniak wbija na najdłuższe w historii osiedle mieszkaniowe w budowie i po upadku stanika oraz resztek moralności zaczyna się wyścig, w czasie którego Sean zdobywa wszystkie ekstra punkty za potrącone sracze i ciśnie prosto przez czyjś kredyt hipoteczny. Dlaczego Amerykanie mieszkają w stodołach? Doganiając Vipera mamin synka, który rozgoryczony zaczyna się rozpychać, przez co w końcu uderza w betonowy krąg, a bohater próbuje zahamować jak na rolkach i po 800 fikołkach ląduje na dachu, oddając się spokojnej kontemplacji. To co, jeszcze raz? Po czym trafiają na pały, gdzie Sean Bean prosi o kserostop klatki, w której lata swoim gruzem, ale przestaje mu być do śmiechu, gdy dowiaduje się, że jego fura została zezłomowana. O nie, była warta jeszcze z 17 zł. A że to już jego trzecie nielegalne brum brum i niszczenie mienia, za które może trafić do więzienia, jego matka wysyła go do ojca w Tokio, który właśnie odstawia swoją eskortę. To moja nowa mama? Jasno stawia warunki 40-letniemu gówniarzowi, że ma się nawet nie zbliżać do polonezów i wracać ze szkoły prosto do domu, co brzmi jak bardzo ekscytujący film. Więc Sean rozgaszcza się w swoim schowku na kij od szczotki, a później spóźnia się na pierwszą lekcję, dostając reprymendę za łabaki. To taki japoński odpowiednik cicho biegi. A gdy na stołówce Twinkie próbuje mu opchnąć laptopa i najnowocześniejszy telefon z klapką, wow, ma kolorowego węża, zauważa, że oprócz kierownicy brakuje mu reszty samochodu, więc Pyrtek pokazuje mu swojego Volkswagena Turana, któremu skopał dupę sam Hulk. Nie ma to jak władować czas i pieniądze, żeby stworzyć gówno. Po czym jadą na parking, na którym zawsze mają miejsce targi stuningowanych fur, półnagie niuńki i nieustające imprezy. Wiecie, typowy parking pod Tesco. Gdzie zjawia się też Nila, koleżanka Shona z klasy, która oczywiście ma własną dojechaną furę, bo w końcu jeździ już do liceum. A gdy Yankees zaczyna z nią flirtować, tradycyjnie zjawia się lokalny bad boy z Yakuzy, pokazując, że to jego mięso. Na co Twinki nalega, żeby się zwijali, więc Sean wyzywa typowi od Justinów Timberlake'ów. Bo ostatnim razem skończyło się to doskonale, a ten oczywiście proponuje wyścig, na który Han oczywiście pożycza Gaijinowi swoją furę, bo jest ciekawy, jak sobie poradzi. Ciekawość to pierwszy stopień do wyższego OC. A że Sean pierwszy raz w życiu słyszy termin drift, od startu ciśnie, jakby ścigał się na 1/4 mili, niechcący stosując techniki Jamesa Maya. Każdy od tego zaczynał w Need for Speedzie. Gdy Takashi perfekcyjnie wślizguje dupcie na coraz wyższe piętra, aż kończy na szczycie, gdzie po 2 tygodniach wtacza się za nim nasz jełop resztkami Sylwii, słysząc od Hana, żeby nie opuszczał miasta. A co, cyrk niedługo przyjeżdża? Po czym wraca spóźniony do starego, który ostrzega go po raz ostatni, że jeśli nie będzie się stosował do jego zasad, to wyrzuci go z domu i gówniarz trafi do więzienia. A wiecie, co tam robią takim 40-letnim licealistom? A kolejnego dnia przed jego szkołą zjawia się Han,
zabierając go pod łaźnię i każąc przynieść swoją kasę od typa z łapą, więc nieśmiało zagaduje do największych męskich cyców, jakie widział świat. Nawet algorytm YouTube'a nie wie, jak je zinterpretować. I daje się wyrzucić na zbity ryj tyle razy, aż pulpet zwraca w końcu kasę Hanowi, bo metoda na litość też czasem działa. Który informuje Amerykańca, że od teraz będzie jego chłopcem na posyłki, a gdy wyprzedzają Skyline'a łapiąc się na radar, Han uspokaja Shona, że jeśli jedziesz wystarczająco szybko, to pały nawet nie drgną. Jaka fajna bajka! Po czym wbijają do klubu, gdzie Twinkie obraca wszystkie świnki, a na zapleczu oczywiście jest garaż, w którym Han ofiaruje Jankesowi czerwone Evo. On naprawdę nie lubi mieć pieniędzy. A później zaczyna go uczyć driftingu, ale 40-letni licealista nadal myśli, że jest kulką w pinballu, uderzając we wszystko, co się da, gdy prawdziwa legenda driftu udaje wędkarza. To tak wygląda catfishing? Po czym Morimoto obija mu funfla, twierdząc, że opchnął mu uszkodzonego iPoda, więc Sean Bean oddaje mu swojego i uspokaja sytuację. Dlaczego nie dołączył do bójki jak kretyn? A Han wyjaśnia później, że dał mu poprowadzić Monalisę, bo ma kasę, ale potrzebuje kogoś zaufanego. A jeden samochód za sprawdzenie, z czego zrobiony jest facet, to niska cena. Nie taniej było zajrzeć do książki od biologii? A gdy Jankes nie rozumie, po co driftować, skoro nie dla wygranej, Han Solo pokazuje mu, o co naprawdę w tym chodzi. I po zostawieniu 6 kompletów opon na asfalcie, bierze od niuńki numer telefonu. I tak nie odbierze, ale przed kumplem się popisał. Po czym uczy adiutanta historii driftu, twierdząc, że pierwsi drifterzy wynaleźli driftowanie w górach po prostu to czując. Tak, zaraz po wynalezieniu koła. I trenuje Amerykańca tak długo, aż w końcu staje się dobry. A gdy stary wyrzuca go za kolejną nieobecność, kolega przygarnia go do swojego skromnego haremu. Nie pytam, jak będzie mu płacił za czynsz? Po czym ściga się z Marimoto i pierwszy raz wygrywa, zajeżdżając na szczyt, na widok czego niuńka od razu moczy się w pantalony. Więc jednak imponuje im zaciąganie ręcznego. Przez co Takashi musi oddać furę Hanowi, a później Sean zagaduje do pupci i zabiera na randkę, na której Pocahontas wyjawia, że jej matka umarła, gdy miała 10 lat i zaopiekowała się nią babcia Takashi. Czyli posuwa przyszywaną wnuczkę swojej babci? Kozak. Po czym niuńka zabiera go na driftową przejażdżkę synchroniczną i gdy jej kaskader zalicza perfekcyjne ślizgajki, oboje opisują to uczucie, gdy driftujesz i wszystko inne znika razem z problemami. Nie ma przeszłości ani przyszłości, tylko obecna chwila. Nadal gadacie o paleniu gumiaka? Ale kolejnego dnia DK przyjeżdża z kolegami, zadając Seanowi ból i każe mu trzymać się z daleka od jego niuńki, bo inaczej będzie jeździł wózkiem inwalidzkim. Dopóki będzie miał podtlenek azotu, to luz. A gdy Nila widzi jego obrażenia, przychodzi osobiście do DK, żeby z nim zerwać. Ludzie nie byli jeszcze na tyle dojrzali, żeby zerwać SMS-em. Na co Łobuz przypomina jej, że jej matka była laferyndą i gdyby jej nie pomogli, to teraz też robiłaby wszystko za $1. Ja to bym dał nawet 2, gdybym był kur... Więc przychodzi zasmarkana do ekipy, gdy Donkey Konga odwiedza wujek Kamata z Yakuzy, uświadamiając go, że Han go okrada, więc przyjeżdża jemu obić pysia, a widząc Shona z jego niuńką, wyciąga broń palną. Co stało się z pokojowym rozstrzyganiem sporów za pomocą wyścigów. Na co Twix opuszcza zasłony i wszyscy wsiadają do bryk, pędząc przez Tokio i robiąc slalomy wokół bogu ducha winnych statystów. A gdy Otomoto próbuje zepchnąć Shona, trafia na czołowe i ginie. Trochę szkoda Nissana. Po czym przejeżdżają przez największe skrzyżowanie, ledwo omijając gąciarza. A gdy Sean i Nila obrywają w dupala, Hana całkowicie kasuje jakiś merol i umiera w wybuchu. Przynajmniej do 6 części, w której okazuje się, że skasował go Deckard Shaw, przechodząc tuż obok wybuchu, ale w tej części jeszcze nie było go widać, bo jeszcze był za mały. Po czym Sean i Nila docierają pod mieszkanie starego, gdzie pojawia się DK i każe małej wsiadać. Najbardziej agresywny kierowca Ubera, jakiego widziałem. Ale zjawia się też stary i celuje mu w łeb, aż niuńka zgadza się odjechać z fagasem. A Sean upiera się, że musi to odkręcić i dochodzi do wniosku, że jedyne wyjście to zagadać z Kamatą i nauczyć się japońskiego między scenami, ale to najłatwiejsze. Więc Funfel daje mu swoją kasę, którą idzie zwrócić Katanie i przeprasza, że on i Takashi tyle nabroili, proponując jedyne sensowne rozwiązanie tego konfliktu. Nie zgadniecie jakie? A ten, kto przegra, będzie musiał opuścić miasto, ale że ich wszystkie fury zostały skonfiskowane, montują składaka ze zgruzowanej Sylwii i wraka Mustanga, nad którym ojciec akurat pracował. Po czym zaczyna się obowiązkowy montaż montażu i testowanie składaka w górach, a gdy nadchodzi dzień wyścigu, zjawia się widownia, która za pomocą najnowocześniejszej technologii ogląda wszystko na żywo. Co prawda widząc tylko 2 piksele, ale zawsze. I łysy bez palcy rozpoczyna wyścig pełen zaciętej walki, przepychanych i nieczystych zagrywek ze strony Justina Timberlake'a, który w końcu zwala się na łeb milimetry od Shona, ale ten i tak wygrywa. Też macie teraz ochotę odpalić Need for Speed Carbon? Dzięki
dzięki czemu Kiyamoto potwierdza jego wolność, a jakiś czas później na parkingu pod Tesco Twinkie twierdzi, że jakiś koleś chce się ścigać i podobno znał Hana, bo był jego rodziną. Oho, kojarzę typa, który ma świra na punkcie rodziny. I okazuje się, że to sam Vin Diesel, który twierdzi, że wygrał swoją furę od Hana, po czym Niuńka odpala wyścig i ruszają driftować. Myślicie, że mają dobrą historię oce? Moja prawdziwa ocena tego filmu to 10 na 10. Nie zapomnij sprawdzić, ile zaoszczędzisz na oce z Mubi, klikając w link w opisie, bo inaczej Vin Diesel cię złapie i zaczepi. Ostrzegałem. I napisz, jaki inny film lub serial chcesz zobaczyć w szyderczym skrócie.